Kaczorze Donaldzie, takie seksy to są poza nagrywaniem, a nie przed nagrywaniem. Dzieci to oglądają i osoby młodsze. Chcesz, żeby mi filmik zdjęli z YouTube'a? Mam nadzieję, że nie. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pomidor.pl i mam zaszczyt zaprosić was na trzeci odcinek Zagrajmy w Szalone Przygody Kaczora Donalda. W poprzednim odcinku zmierzyliśmy się z drugim światem pod nazwą Duckburg, gdzie sami pamiętacie, że... co się działo zresztą. Strasznie się plątałem, być może teraz to już się ogarnie, mam taką przynajmniej nadzieję. I co, bez zbędnego przedłużenia zaczynamy nasz pierwszy poziom Haunted Hall. Czyli po prostu tam nawiedzony hall, coś takiego. Radzę wam teraz sobie posłuchać dźwięków w tle, ponieważ to jest bardzo kluczowe, co się będzie działo. A mianowicie... jeśli tylko poziom załaduje. Czekajcie. Może to teraz będzie. Jeszcze tego nie słychać. Może zaraz spotkamy tego ktośa. Mam nadzieję taką. On powinien być tutaj gdzieś. Halo, gdzie on jest? A, fajnie, fail na samym początku. No dobra, w każdym razie, zanim go spotkamy, to przyznam, że ten świat w wersji na Nintendo 64 ma straszniejszy soundtrack, bo szczerze, to co teraz leci, to nawet straszne nie jest. Powiedzmy, że to jest pseudo taki soundtrack horrorowy, ale większy horror jest na Nintendo 64, którego kiedyś na 100% ogram. I nie nauczyłem się lekcji swojej, czyli po prostu nie graj analogiem, tylko graj na D-padzie. Gdzie jest ten ziomuś? W ogóle, przed nagraniem tego odcinka zadzwoniłem do mojej najukochańszej dziewczyny, żeby dała mi otuchy, żebym, kurde, lepiej skomentował ten odcinek. Znaczy, nie uważam, że tamten odcinek był źle nagrany czy coś, tylko po prostu tam się za dużo fejli działo jednak. I po prostu prosiłem ją o otuchę, by wspierała mnie w tym. O! Słyszycie to? To są szepty Marfiego. Teraz już możecie zauważyć, że ta gra po prostu podpierdzieliła dosłownie... podpierdzieliła chamsko dźwięki z Raymana 2. Ale nie można powiedzieć, że chamsko, bo to przecież gra Ubisoftu, kiedy jeszcze Ubisoft było Ubi Spacja Soft. I kiedy było lepsze. Tak jak dużo osób tak żartobliwie mówi, że było wtedy Ubisoft lepsze. Dobra. Ten pistolecik zdążę zdobyć? Zdążyłem w ostatniej sekundzie. Ładnie. No i powiedziałem po prostu do mojej dziewczyny, że mniej więcej wiadomość wyglądała tak. No, cześć, Justyna, pomóż mi, proszę. Ja nie mogę, ja po prostu failuję, bo dosłownie ja mam, to jest moje chyba trzecie podejście do tego odcinka. I na razie idzie mi, powiem, że szczerze, bardzo dobrze, jeżeli chodzi o komentowanie. Bo naprawdę, poprzednie dwie próby, to była masakra jakaś. Gdzieś tutaj się zaplątałem i dosłownie spadłem w dół. Dlatego to jest moja druga próba. Dobra. Mam nadzieję, że teraz się uda. Halo, halo. Skok, dobra. Mamy tam pistolecik, widzę go. Widzę tego, widzę to ścierwo. I Franken Donald Duck. Mamy 30 żyć. Coś, co powiedziałem w poprzednim odcinku, zostało zaliczone teraz. Mamy 30 żyć, a nawet 31. Wow. Teraz życia idą mi dosłownie jak... nie wiem, cukiereczki, wszystko inne. Chyba ten świat lepiej mi pójdzie niż świat numer 2. Trochę taki odpowiednik tego, Bandlandu z Raymana 1, gdzie zawsze dużo osób uważało, że Bandland jest ten właśnie trudny. A ten... no, Bandland jest trudny, a Blue Mountains jest takie strasznie lightowe. I tu chyba będzie tak samo ze światem Magic i The Spell. Ale nie będę chwalił dnia przed zachodem słońca, bo jeżeli się okaże, że ten świat mi pójdzie 100 razy gorzej od świata numer 2, czyli Duckburg. Dobra, ale pierwszy poziom mamy w miarę sensownie zaliczony, jeżeli chodzi o czas, rzecz jasna, bo zaraz mamy już 4,5 minuty, czyli 4:30 praktycznie, bo za niedługo będzie 5 minut nagrania. Więc czas na drugi poziom Airy Alley. W ogóle nagrywam to jeszcze przed pójściem do pracy, bo dzisiaj koło chyba 11, tak mi się przynajmniej wydaje, udam się już do tego miejsca zwanego pracą. I sobie popracuję trochę.
Nie będę tego ukrywał, że mam taki zamiar, bo chcę znowu jak najwięcej kasy sobie uzbierać, żeby, tak jak już wspominałem w poprzednim odcinku, spełnić swoje jakby plany. A mianowicie chcę sobie przede wszystkim kupić Avermedię, znaczy albo Elgato, jedną z tych nagrywarek, żeby mieć po prostu podgląd na komputer i przede wszystkim 60 fpsów. Co dalej? Chcę jakby bez problemu streamować z takich konsol, a nie żeby bawić się w jakieś tam Share Factory, jak to jest na PlayStation 4. Znaczy, może mi to nie przeszkadza aż tak bardzo, ale jednak wolałbym mieć tam podgląd na czat i tak dalej, na to wszystko, tak jak to miałem na streamach. Co dalej? Co dalej chciałem powiedzieć? A! Mam zamiar, moi drodzy, kupić sobie... tak przynajmniej myślałem nad tym i myślę, że dojdzie do tego. PS1 FAT. Na pewno powiecie, po co ci model PlayStation 1 FAT? W sensie, że PS1, to duże takie. PlayStation 1 albo PSX. Ponieważ... tak jakoś wyglądowo ładnie wygląda, plus nie chodzi o to, że ja sprzedaję ten swój model, tylko po prostu do kolekcji takiej. Być może kiedyś coś będę planował z tym oto modelem. Może będę próbował piracić, kto wie. Ups, czy ja właśnie to powiedziałem na odcinku? Mam nadzieję, że nie. W każdym bądź razie, no mam takie oto plany i być może sobie załatwić PlayStation 2 FAT. Po prostu chciałbym mieć te jakoś modele do kolekcji na zwyczajnym świecie. I zauważyłem, że kiedy mówię na jakieś luźne tematy przy okazji, to jakoś idzie mi w miarę dobrze. Kiedy natomiast za bardzo się zaczynam skupiać, to zawsze kończy się to dla mnie śmiercią, cholera jasna. I powiedzcie mi, czy to jest soundtrack pasujący do jakiegoś horrorowego świata, bo mi się wydaje, że nie. O, ale sprytnie ten orb został ukryty. Niech mnie to. Niech tą grę, kurde, szlak trafi. O, o, o. Dobrze, że ja stanąłem. Jaki rozpierdziel w tym świecie się dzieje. Matko bosko, częstochowsko. Dobra, pierwszy taki fail, który szczerze się wydarzył. Znaczy, dobra, taki pierwszy poważny fail. Ale następny świat, powiem wam szczerze, że będzie mi przypominał bardzo i może nie tylko mi. Być może i wam będzie przypominał jeden z światów z Raymana, a raczej z poziomów z Raymana 2. Na 100%. Nie wierzę w to, że nikt nie skojarzy to z tym poziomem. Naprawdę nie uwierzę w to, jeżeli nikt z tego nie skojarzy. Dobra. Co to w ogóle było? Ale dobra, jesteśmy już o krok od dostania się do tego przeklętego śmiecia jednego o imieniu Merlock. Musiałem się chwilę zastanowić znowu, bo nie chciałem go pomylić z Gyro. Merlock, ty śmieciu jeden, zaraz dorwę cię. I dopiero zobaczysz, co to znaczy dostać porządny wpierdziel od Donalda. Bo teraz zgrywasz takiego cwaniaka, śmieciu. Dobra. Stanąłem praktycznie w miejscu, bo Donald, jakby to powiedzieć, stracił już strzygówki zdrowia. Szkoda, że Ubisoft nie zainspirował się bardziej Raymanem 1 tutaj, że nie ma na przykład takich podpunktów życia, albo po prostu punktów życia, jak to było w Raymanie 1, że na przykład było pełne zdrowie i... znaczy nie, było życie i pełne zdrowie, w sensie, że te kulki zdrowia. To by było dosyć cool. Dobra. Mamy wszystkie pistoleciki. Co ty tam szepczesz? Nie mam zielonego pojęcia. No i dobra, tu jest koniec poziomu. Czyli ja na końcówce poziomu ginąłem. No to nieźle. Drugi poziom zaliczony w czasie 9 minut, co raczej jest moim zdaniem rzeczą bardzo zadziwiającą, bo nie będę ukrywał, że poprzedni świat, czyli Duckburg, to drugi poziom zaliczyłem w 11 minut, co jest dosyć szybciej, jak na takie fejle. No dobra, sekcja 3D została tutaj ukończona, więc czas na sekcję 2D. Louis Creepy Corridor, czyli po prostu to jest...
Louis, czyli Ludwiczek, tak? Świat według Ludwiczka? Creepy to jest straszny. Korridor, czyli... Co znaczyło korridor? Korytarz? Jezu, ta muzyka teraz tu leci. Ta muzyka się nie nadaje na ten świat. Z całym szacunkiem. Bo to leci muzyka... What the fuck, od bossów. Zapomniałem, że tu ta miotła jest. O nie, tylko nie ta dynia. Zawsze, kurde, Donald musi oberwać. Nigdy nie może być inaczej. Zawsze on, kurde, musi oberwać. Cholera jasna. Wezmę sobie to życie. Będę musiał na... Chodź tu, Frankenduck. Jakby co, nie wiem, jak te NPC się nazywają. Czy to są Frankenducki, czy nie. Po prostu ja sobie tak na to powiedziałem i tyle. Moje nazewnictwo może być czasami głupie. Dobra, mamy checkpoint. Chwała Bogu. Zapomniałem, że to są te kule tutaj jeszcze. A niech mnie to szlak. Dobra. Uwaga. Okej. Uniknąłem tego. Jezus Maria, to był fuks, że ja uniknąłem tego drugiego jeszcze. Dobra, to się dzieje z tą trumną, jak widzicie. Pojawiają się na niej kolce i tyle, nic nadzwyczajnego. Ale graficznie poziom jak najbardziej się dobrze prezentuje. O, o, o. Dobra. Pięknie. Nawet szybko poszło. I mamy orba. Świetnie. Skąd wiedziałem, że tu będzie orb? Bądźmy sobie szczerzy. Kto by nie wykorzystał tak pustego terenu, który był tam po lewej? Zresztą tam było też miejsce na takiego orba. Dobra, walić już ten fail. Jeżeli jeszcze raz tu zginę, to wtedy będzie edyt. What? Dobra. Idzie dobrze, idzie dobrze. Mam dobry refleks, jeżeli chodzi o te trumny, zauważyłem. O te co się też mam dobry refleks. Jakie odgłosy, jakby jemu, kurde, w brzuchu burczało. Dobre. Trzydzieści 37. No, dawaj. Nie chcę od ciebie żadnych gwiazdek. O nie. Dobrze, że zdobyłem ten pistolet w ostatniej chwili, bo gdyby mi się nie udało go zdobyć, to ja bym szczerze nie zdobywał już tego pistoletu w żaden sposób. Bym po prostu powiedział, że to walić, dosłownie. I w przenośni. Dobra, 38 żyć. Bardzo fajnie i poziom trzeci jest ukończony. Tak, dosłownie, jak widzicie, teraz trzeci poziom. Jeszcze ostatni poziom nam został, poziom pościgowy i potyczka z Magicką The Spell. Nie mogę się tego doczekać, normalnie, kurde, jestem podniecony, że będę z nią walczył. Tak bardzo, że aż widzicie po moim chyba nastawieniu, że to będzie po prostu chyba porażka. Ghostly Patch. Ghostly Patch. To jest ostatni poziom 2D.
I potem będziemy mieli poziom pościgowy, Magicka the Spell, czasówki i później już ostatni świat, gdzie jest Merlock, gdzie skopiemy jego tłustą dupę. A i poza poziomami życie Donalda się jakby resetuje, w sensie chodzi o to, że to jego nastawienie, to jego zdjęcie po prostu, że zamiast być wkurzonym tak jak skończyliśmy poziom, gdzie był wkurzony Donald, to jest teraz szczęśliwy. Mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczyłem. Nie! Dobra. Dobra. Jest dobrze, jest git. O dobra, Franken Duck. Oh god. A! Życie! Cholerne życie! Bym zdobył je teraz. Co za gówno. Dobra, walić. Nie będę tam ginął z powodu jednej główki zdrowia, którą mogę sobie w każdej chwili zdobyć w późniejszym etapie gry. Walić to. Idziemy dalej. Chociaż fajnie byłoby mieć już 40. Nie będę tego ukrywał. Czy w tym let's playu Pomidor zdobędzie 50 żyć? Na to pytanie będziemy musieli sobie wszyscy odpowiedzieć. Ej, to było dobre, jak tego uniknąłem. To było dobre. To był hashtag fart. W ogóle zauważyłem teraz dopiero, że te książki wydają z siebie jakieś dziwne odgłosy. Typu No nie mówcie! Powtarzanie mnie czeka, widzę. Oczywiście 9, dobra. W ogóle w wersjach pozostałych te gwiazdki po jakimś czasie znikają, jeżeli się je zniszczy z tego monitorka, czy Bóg wie co to jest. No ale mamy 40 żyć, ładnie. I straciłem te 40 żyć. Jeszcze lepiej. Co to w ogóle jest? To jest jakaś skrzynka? Bóg wie co to jest. Dobra. Gin śmieciu. Dobra. Jest git. Dobra, mamy orba. Coś o co walczyłem. Checkpoint. Tu są dziury jakby co dla tych, co by się pytali. Tak więc pamiętajcie, żeby uważać. What the fuck? Za szybko poleciałem. Taka ciekawostka jeszcze niezwiązana trochę z grą, ale dla osób, które by się pytały, tak, nagrywam to zaraz po nagraniu odcinka numer 2. Ja pierdzielę, ale łatwo straciłem te życia, nie będę tego ukrywał. 3 życia straciłem tutaj. Dobra. Kula z kolcami niech opadnie. Dobrze. Pięknie. Zarąbiście. Nie pamiętam skąd to się wzięło, ale tak zacząłem sobie mówić od jakiegoś czasu. O i oczywiście emulator musiał się zamrozić. Standardowa akcja w moich let's playach, jeżeli nagrywam z emulatora, czyli po prostu kiedy nic się nie dzieje jakby na ekranie, kiedy nic nie robię, to nagle emulator się z dupy mrozi.
Wód? No. Dobrze! Dobra, nie, poczekaj sobie. Niech tam o to przyleci, halo? Dobrze. Leć, Adam, leć. WTF, gdzie jest ten pistolet? Ludzie, edyt! Dobra, ludzie, jestem z powrotem. Jedziemy z koksem jak najszybciej. Jest, tu jest ten pilot. Znaczy, fu, pilot. Nie pilot, nie myl z geksem. Pistolet. Jest, mamy koniec poziomu, ludzie. Hurra! Jest, wuhu! Jest! Dobra, pięknie. Jestem zadowolony. Sesja aż tak źle nie idzie. Mogło być gorzej, naprawdę. Było o wiele gorzej w świecie drugim. Czyli w Duckburg. Dobra, czas na poziom pościgowy. Przewijam sobie te teksty, bo jedyne co te dzieci mówią to udało ci się zdobyć te wszystkie zabawki, dziękujemy. Udało ci się zdobyć zabawki, dziękujemy. No, coś takiego. Underhanded. Dwa razy wiem, że powtórzyłem ten sam tekst. Przepraszam najmocniej, bo co innego bym mógł powiedzieć? O, Donald, ale ty się poświęcasz. Tracisz swoje główki zdrowia, byśmy my mieli zabawki. Dziękujemy. Coś takiego. Dobra. O Boże, nie, to... Znowu... A, to teraz mnie wielka ręka ściga. Czemu to jest nawiązanie do tego Anubisa Rexa z Pac-Man World? Tak mi się przynajmniej wydaje. What? Nawet po nosie się nie mogę podrapać. To jest najgorsze, nie możesz się podrapać po nosie. A cię ściga coś. Ciekawe, czy jakieś życie tu będzie po drodze. Checkpoint, dobra, to nie życie. Ja pierdzielę, pająk. What? Ja wiem, że te pająki się normalnie w poziomie nie pojawiają, ale w wersji na Nintendo 64 się normalnie pojawiają. Chyba z 4 pająki są w jednym poziomie. Ale dobrze pamiętam. Tak, Donald, wlatuj w parę, która cię skrzywdzi, no. Genialny pomysł. Życie! Mówisz masz, pomidorku. Masz życie swoje. Dobra. What? To było dobre, to było dobre. Checkpoint znowu. Ile tych jeszcze tych checkpointów będzie? Chciałbym koniec już tego poziomu. Życie, dobra, cieszę się. Pająki nic tej obrzydłej, śmierdzącej łapie nic nie zrobią. Jej, znowu 40 życie! Nadrobiłem to, co straciłem. I straciłbym znowu.
Wow, nawet zyskałem podwójne życie. 42 życia, ładnie. O ja pierdziele. O ja pierdziele. Matko boska, te poziomy mnie wykończą psychicznie. Te ucieczkowe. No ale dobra, czas na konfrontację z Magicka Devil's Home. Czyli po prostu w skrócie będziemy walczyć w... w Doom. O, Doom, a nie Doom. Po prostu będziemy walczyć w miejscu, gdzie jest Magicka the Spell. Welcome to your doom, for this is your tomb. What the fuck? Ej, no to są chyba jakieś jaja, nie? Co cię odpierdzieliło tutaj? What? No nie! Emulator przestał działać, no świetnie. Dobrze, moi drodzy, jestem z wami z powrotem. I wchodzimy do Magicka Devil's Dome. Magicka's Devil's Dome. Po prostu w skrócie robimy jeszcze z Magicka the Spell. Nagranie jest kontynuowane 2 dni po tym, co się wydarzyło. Z tego względu, że... Nie będę ukrywał, że po prostu mi się coś spierdzieliło z poprzednią wersją, bo grałem w wersję europejską. I z tego, co testowałem, teraz już nie powinno być problemów. O, proszę bardzo, nie ma problemów. Więc na czym będzie Magicka the Spell polegać, to że ona będzie puszczała tych ziomków. Musimy ich zaatakować. No właśnie, mi się to za bardzo nie udało. Jak widzicie, mam nawet więcej żyć trochę. To z tego względu, że troszeczkę po drodze zbierałem tych żyć. Nie pamiętam ilości dokładnie tamtej żyć. Nawet, że to było przedwczoraj. Tak jak już wspominałem. Dobra. Ona podleci mnie tu zaatakować zaraz chyba. Dobra. Oberwała. Jeszcze tylko dwa te uderzenia i będzie po bosie. Kiełbasę. No wiem, ale... LOL, ludzie! Ej, jestem za z powrotem, ludzie, słuchajcie tego. Jak się dźwięk zbagował w ogóle? Wy to widzicie? Słyszycie to? Jakie to jest głupie. Perfidnie. Tak typowo. Nie dość, że z jedną wersją miałem problem, z wersją europejską, że tam mi... O, pięknie, proszę bardzo. Wiecie co? Ma lepszy pomysł. Jeszcze raz wejdziemy tutaj. Ale mówię, nie? Że to jest po prostu głupie, nie dość, że miałem z wersją europejską problem taki, co sami zresztą widzieliście, że mi się trzeciego bossa nie chciało załadować. To jeszcze teraz tutaj miałem problem z tym dźwiękiem. Dobra, ludzie, my się widzimy... Przy tym, jakiej pierwszy raz zabrałem ten HP, bo to się nie ma co oglądać tego drugi raz, tej cutscenki i tak dalej. Naprawdę. Dobra, jestem z wami z powrotem, ludzie. Jak widzicie, mam 51 żyć, ponieważ życie numer 52 straciłem w bardzo głupi sposób, a mianowicie po prostu się podłożyłem jak taki lemming w tej gierce. Dobra. Teraz Magicka the Spell znowu podleci. No generalnie tak z nią będzie walka wyglądać w wersji na PS1. O pozostałych wersjach nic nie wiem, więc dlatego jak tylko zagram, to wam dam znać. Dobra, jeszcze jej jeden HP został. O! Dobra, mamy Shake'a. Korzystamy, pewnie. W ogóle to jest dziwne, że w wersji amerykańskiej mi się tu muzyka buguje. Słyszycie? W ogóle muzyki nie ma, a powinna być. To jest chore jakieś. Ten let's play będzie naprawdę ciekawy, taki typowy let's play. Typowo. Dobra, drugi cios. Spoko, i teraz trzeci, dawaj trzeci. A jeszcze jeden, czwarty będzie. I proszę, po Magicka the Spell.
Jezu, jak mi się muzyka buguje, what the fuck? No? I lecimy stąd. Czym prędzej. What the fuck? Jak to się buguje w ogóle? To jest głupie. Masakra. Dobra. Jesteśmy z powrotem. I czas na ostatni świat. Świat Merloka. Tak, jest to świat Merloka. Ostatni świat w grze. Ale pozwólcie, że wejdziemy sobie do tego świata i tam sobie zapiszemy. Wracamy do laboratorium Gyro. No tutaj mamy jeszcze ekran z loadingu i save. No i to jest dobra muza tutaj. No to czekają nas tutaj ostatnie 5 poziomów, ludzie, przed wielkim finałem i 100%. Pozwólcie, że sobie zapiszę. Mamy 84%, ludzie, tak więc już następny odcinek to będzie ostatni odcinek z tej serii. Dosyć krótkawy let's play, bądź co bądź. Ale dobra, tak więc co ja mogę od siebie dać? To by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że wam się seria przypadła do gustu. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i ci się spodobał odcinek, jak i serię, to możesz stawić subskrypcję, jak i dzwoneczek, by być na bieżąco. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobał, to możesz stawić łapkę w górę. A my się widzimy w ostatnim odcinku, zagrajmy w Donald Duck oraz w innych let's playach. Trzymajcie się i cześć! Oh.